Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA, witam was serdecznie po raz pierwszy z mojego samochodu, po raz pierwszy z fotela kierowcy. Chwaliłem się tym najpierw moim wspierającym, potem na Instagramie, do którego oczywiście macie link w opisie, potem absolutnie wszędzie indziej, także mam nadzieję, że już wszyscy wiecie, że Ejsik w końcu zrobił prawko, w końcu jest mobilny, bo prawdę mówiąc trochę mnie zaskoczyliście gdzieś tam w komentarzach, bo okazuje się, że masa z was nie wiedziała, że ja tego prawa jazdy nie mam. No serio? Myśleliście, że z prawkiem dalej łowiłbym tylko na dwóch jeziorach? No, wstydźcie się. Absolutnie. Jeszcze bardziej niż ja, stary chłop, który dopiero teraz zrobił prawo jazdy. Zrobiłem je dopiero teraz, bo obrałem taką strategię, że wolałem najpierw zrobić wszystko wokół, tak, że jak dopadnę to prawko, żebym mógł już z niego w pełni korzystać, niż zrobić to prawko, a potem nie mieć samochodu, albo w ogóle nie móc wyjeżdżać. Także najpierw zbudowałem fantastyczne biuro z niesamowitym kompem, nakupowałem baterii i kart i kamer, żeby móc nagrywać dla was bardzo dużo. Kupiłem naprawdę fajny samochód, który pozwoli mi wjechać w bardzo różne miejsca i dopiero to prawko jako wisienka na torcie zrobiłem i teraz mogę rzeczywiście robić absolutnie wszystko. Może trochę dziwna kolejność, wiem, że pewnie część z was zrobiłaby to inaczej, ale ja jestem zadowolony, że tak to wyszło i jestem piekielnie zadowolony, że w końcu to prawko mam i mogę w końcu ruszać. I zaczynamy dzisiaj już od pierwszej podróży, co prawda jeszcze malutkiej, bo oczywistością jest to, że nie od razu polecę 1000 km nad Odrę. Zaczynamy dzisiaj przygodę z podróżami EWA od naprawdę niewielkiej trasy, ale zupełnie, zupełnie nowej wody. Jest. Wodowanie samodzielne zaliczone bez większych problemów, ale jeszcze dużo nauki przede mną i samego jeżdżenia i jeżdżenia z łódką, ale właśnie dzięki temu, że jest ten samochód, dzięki temu, że mogę sam już śmigać, mogłem trafić tutaj. Przepiękne, maleńkie, mazurskie jezioro, na którym byłem ostatni raz 25 lat temu. Nie mam zielonego pojęcia, jakie tutaj są w tym momencie ryby. Coś tam ze znajomymi rozmawiałem, podobno jakiś szczupaczek od czasu do czasu puka, także mam dzisiaj ze sobą lekki spinning, no i cel jest taki, żeby złowić cokolwiek i po prostu tą wodę pozwiedzać. Jak się okaże, że coś tutaj się dzieje, to na pewno chętnie będę tutaj wracał. Jak nie, to po prostu będziemy ruszać coraz dalej i coraz dalej i coraz dalej i coraz więcej tych wyjazdów i podróży, bo po to wszystko było, ale tak jak mówię, dajcie mi czas, muszę nauczyć się jeździć z przyczepką, muszę nauczyć się samodzielnie wodować, ale najgorsze już za mną, teraz z górki coraz dalej, coraz częściej. Mógłbym tak gadać i cieszyć się z tego prawka przez 2 godziny, ale nie po to tu przyjechałem. Wędka w rękę i ruszamy na podbój nowego mazurskiego jeziorka. No i dobra, miałem zacząć od lewej strony, ale stoi tam w rogu łódka, także warto zapamiętać to miejsce, ewidentnie biorą tam ogromne szczupaki, także my sobie popłyniemy w prawą stronę i tak jak mówiłem, mam ze sobą tylko jedną bardzo delikatną wędkę, no i raczej będę łowił na niewielkie przynęty, także moje pudło wygląda w ten sposób. Mam oczywiście sporo więcej sprzętu, ale myślę, że to będą dzisiaj podstawowe przynęty, żeby zobaczyć, co się dzieje, żeby trafić jakiegoś szczupaka. A czy będzie miał 50 czy 70, to naprawdę dziś drugorzędne znaczenie. Ale czyściutka woda. Pięknie to wygląda. No i zobaczymy, co się wydarzy. Szeroki szatis, 12 cm, 5-gramowa wkrętka. Kotwiczka na brzuch, plecionka 0,14, młynek nowa Ultegra, kijek W3, to tylko zaczep, łączka tutaj jest, kijek W3 Finesse TC, natomiast to jest monoblank, to jest ten model basowy, do 15 gramów opisany, ale na pewno jest sporo mocniejszy, także to jest taka lekka szczupakówka, lekka sandaczówka, kijek pod średnie ryby, na które dzisiaj tutaj liczę. No podobno trafiają się czasami, bardzo rzadko jak to na Mazurach, ale podobno czasami trafiają się tutaj fajne ryby, ale przede wszystkim łowi się te szczupaczki średnie, jak się tą wodę zna. No, nie oszukując was, łowiłem tutaj już wcześniej, ale łowiłem tutaj 25 lat temu dosłownie, także nie mam zielonego pojęcia, co tutaj robić. Dostałem tylko cynk, że jest tutaj niedaleko fajna łączka, także tam spróbuję powpłynąć, no ale jak są takie trzciny, takie zakola w tych trzcinach, to Ejsik nie potrafi odpuścić, także trochę sobie
po tych czytnikach porzucam, a resztę czasu niewiele, bo niewiele. Zostało mi jakieś 2,5-3 godziny łowienia tylko, bo wybrałem się tutaj na taki szybki popołudniowy zwiad. Myślę, że resztę tego czasu do wieczorka spędzę sobie właśnie na tej łące, gdzieś tam w toni, na 2-3-4 metrach, próbując bujać tym moim szatiskiem. No i może uda się jakiegoś szczupaka skusić. Nie liczę na wiele, bo nie jest to ani szczupakowa pogoda, ani, tak jak mówię, wiele na temat tej wody nie wiem, ale jakby wpadł jakiś jeden średniaczek, byłbym już bardzo, bardzo zadowolony. Trzymajcie kciuki, ja zaczynam obławianie. Pięknie można między te trzcinki rzucać, tu aż się prosi, żeby tutaj stał chociaż jakiś średni szczupaczek. No ale one mają tutaj mnóstwo fajnych miejsc. Już zauważyłem, że łączki wychodzą dosyć daleko na otwartą wodę, także to na pewno nie będzie tylko trzcinkowe łowienie dzisiaj. Tak jak wspominał ten znajomy, trzeba ich szukać na łączkach. No ale w taką pogodę właśnie, kiedy świeci to słoneczko, kiedy one są nieśmiałe, kiedy chcą się schować, to czasami przyklejają się rzeczywiście do tych łąk, a czasami stoją właśnie głęboko między trzcinami. Tam, gdzie chociaż troszeczkę tego cienia pada, lubią się w cudzysłowie poukrywać i poczekać na jakąś ofiarę. Także może jakiś tutaj stoi. No nie umiem, absolutnie nie umiem sobie odpuścić takich trzcinek. Nie wiem, co prawda, jak ja stąd wyjmę jakiegoś dużego szczupaka tym kijkiem, no ale to będę się martwił, jak go zatnę. Chyba rzeczywiście trzeba będzie tą otwartą wodę spróbować, no bo jak takie miejsca nie dają nawet kajtka, no to trzeba odpuścić. Tak jak mówię, to nie jest ani pora, ani pogoda na obławianie takich miejsc. Tutaj by się przydała jakaś większa falka, żeby te ryby czuły się bezpiecznie i wtedy no, nie umiem sobie wyobrazić, żeby nie stały tutaj te szczupaki, no ale ewidentnie trzeba posłuchać miejscowych. Trzeba wykorzystać te informacje, które dostałem, że trzcinki okej, ale to właśnie na blatach tutaj jednak dzieje się najwięcej, na tych łączkach dosyć głębokich. Zaraz spróbuję jakąś zlokalizować i rzeczywiście tam się ustawić, jak tylko podniosę szczękę z podłogi, że w takich miejscach nie ma nawet niedużego szczupaka. Wszystkie pieniądze bym postawił, że tutaj kręcą się pajki. I cała ta zatoka to 2-3-metrowa łąka. No, troszkę cieplej się robi w takim miejscu, no ale raz jeszcze powtórzę, to nie jest wybitnie szczupakowa pogoda. Także nie nastawiam się tutaj na to, że zaraz będę miał szczytówkę gdzieś głęboko pod wodą przy samej burcie, a na końcu mojego zestawu gruba 90. No ale jakby chociaż taka 50, 60 puknęła, jedna, druga, byłoby już naprawdę super. Niech się pokaże chociaż jakiś potencjał, żebym chciał tutaj wrócić jak najszybciej, bo wygląda to przepięknie, no ale ryby jakieś muszą być. Jest.
Jest. Spadł. Szkoda. Nie była to duża ryba, ale był pierwszy. Ajajajajajajaj. Szkoda. Troszkę ząbków zostawił. No, może coś się dzisiaj wydarzy jednak. Dosyć delikatne branie, no ale po zacięciu okazało się, że troszkę ta ryba waży, także myślę, że takie 50-60 parę centymetrów miało na pewno. Troszkę podkręcę hamulec. Próbujemy dalej. I właśnie z otwartej wody, właśnie z tej łączki. Aj, szkoda, że spadł. Szkoda. Ale cóż, ważne, że było branie. Obrzucałem przed chwilą płytszą część tej zatoki, ale tam się nie dzieje kompletnie nic i właśnie zauważyłem, że obydwie łódki, które widziałem wcześniej, spłynęły, także wracam na tą trochę głębszą wodę, gdzie cokolwiek się działo, gdzie miałem tego, myślę, całkiem przyzwoitego szczupaka. Potem wydaje mi się, że miałem jeszcze jedno branie, ale również bardzo delikatne. Guma była po pierwszej rybie tak pogryziona, że nie jestem w stanie tego sprawdzić. Zmieniłem teraz kolorek na dużo bardziej widoczny, no i przede wszystkim świeża guma. Także nawet jak będzie jakieś bardzo delikatne dotknięcie, to będę wiedział, czy to szczupak i warto zostać, czy to jednak na przykład jakiś tam leszczyk dostał w okolice grzbietu, bo podobno tego leszcza tutaj troszeczkę jest i wcale nie jest powiedziane, że to moje drugie branie. To było rzeczywiście branie. 3,30 pode mną. Na 4,5 metra na tą granicę rzucam. Zrobiłem tutaj parę kursów w to i z powrotem. Zobaczyłem na bocznym sonarze, jak to wszystko wygląda. Także myślę, że jestem w odpowiednim miejscu. Tylko teraz już ejsik, nie psuj kolejnych brani. No mam ten argument, tą wymówkę, że to było naprawdę piekielnie delikatne branie. Gdybym ułamek sekundy później zaciął, to w ogóle bym tej ryby nie poczuł, no ale i tak szkoda, że jednak nie udało się jej wyjąć, bo to mógł być naprawdę przyzwoity szczupak. Mam nadzieję, że to jedyny tak niegłodny, że dosłownie szczypnął tą przynętę i że zaraz tutaj się pojawi jakiś, który połknie ją bez problemu, a ja bez problemu go wyholuję. Chociaż jakiegoś jednego przyzwoitego. Jest. Teraz dużo mocniejsze branie. I ciężko mi powiedzieć, jakiej wielkości to jest ryba, ale no na pewno nie jest to 40-tak. O, pierwsza ryba z nowej wody i od razu naprawdę przyzwoity szczupak pięknie tutaj uderzył. Przynęta, widzę. O, przynęta, widzę. Cała z boku, także wypięła się przy zacięciu, o to chodzi. I jest w podbieraku. Nie jest to potwór, ale naprawdę przyzwoity pajk, pierwszy z nowej wody. Wypiął się w podbieraku. I jakby ktoś miał ochotę na taki podbierak, taką przynętę albo moją wędkę, linki macie w opisie i możecie ten sprzęt znaleźć oczywiście na ukochanym Fishing Store. Są takie okresy w roku, kiedy naprawdę z wielkimi przynętami staram się dopaść jak największe te szczupaki i wtedy taka ryba, którą mam w podbieraku, no nie byłaby szczytem moich marzeń, ale dzisiaj na tej zupełnie nowej wodzie, na ten delikatny sprzęcik, absolutna rewelacja. Krótka prezentacja, wypuszczam rybę i zabieram się za łowienie, bo słońce coraz niżej, a ja jeszcze chętnie bym tutaj porzucał. Na pewno nie jest to największa ryba na świecie, ale całkiem przyzwoity, gruby, silny szczupak około 65 cm na taki sprzęt, w taką pogodę. Coś pięknego. Rybka do wody i walczymy dalej. Ależ to ryba miała kondychę. Uciekaj. I
I nie chcę mówić, że to na pewno kwestia koloru sprawiła, że to branie było znacznie mocniejsze niż poprzednie, no ale warto kombinować. I z to zbrajaniem, i z wielkością tych przynęt, i z kolorami. I tak jak wspominałem, praktycznie cały zestawik, który tutaj widzicie, łącznie z przynętami oczywiście, możecie znaleźć i dopaść na Fishing Store. Ja już jestem zadowolony, ale wiecie jak to jest. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, także jakby jeszcze jakiś puknął, wcale bym się nie obraził. Wcale. I z racji tego, że łowię niedaleko skraju łąki, to staram się rzucać jak najdalej na otwartą wodę, tam gdzie już tej łąki nie ma. Pozwalam opaść mojej przynęcie na pełnym luzie pionowo na samo dno. I jak już widzę, że przynęta jest na dnie, takim szybszym, mocniejszym podbiciem podrywam ją z dna i potem już nie pozwalam jej za bardzo tego dna dotykać. Prowadzę, myślę, jakieś pół metra, może 70 cm nad tą łączką. I czasami, jak ta ryba nie jest aktywna, to dobrze jest poprowadzić jej przy samym pysku, zakładając, że te szczupaki leżą dosłownie na tym zielsku. Natomiast no, po pierwsze jest to ryzykowne, bardzo dużo zaczepów nas czeka, a po drugie, jeżeli ta ryba jest chociaż troszkę aktywna, to zawsze lepiej jest poprowadzić naszą przynętę nad szczupakiem niż pod nim. Szczupak oczywiście ma wiele sposobów na to, żeby zauważyć i wyczuć naszą przynętę, no ale w tak czystej wodzie jak tutaj wzrok, to myślę, jak nie numer jeden, to na pewno numer dwa, a szczupaki widzą tylko na boki i tylko do góry. Także gdyby jakimś cudem szczupak nie wyczuł linią naboczną naszej przynęty, to jeżeli poprowadzimy ją za nisko, to po prostu jej nie zauważy. Już mój slip, także niestety, ale trzeba kończyć. I pewnie gdybym był na tej wodzie po raz 150 i znałbym tutaj absolutnie każdą miejscówkę, no to nie do końca byłbym zadowolony z dzisiejszego wyniku, ale z racji tego, że jestem tutaj po raz pierwszy po 25 latach, udało się coś złowić na ten delikatny sprzęcik, pachnie tutaj potencjałem niesamowicie, do tego taka pogoda i takie widoki, jestem absolutnie przeszczęśliwy, no a do tego ta posypka, ta wisienka na torcie, ten smaczek, że to odcinek otwierający podróże FWA. Na razie niedalekie, na razie nie szalone, ale z czasem będzie to wszystko rosło, będzie tych wyjazdów coraz więcej, coraz dalej, coraz ciekawsze gatunki i tego życzę sobie i tego życzę oczywiście również Wam, bo wiem jak długo czekaliście na to, żeby w końcu Ace ruszył trochę dalej niż na te dwa swoje ulubione jeziora i uwierzcie mi, ja jestem szczęśliwy z tego powodu 104 razy bardziej niż Wy. Ale o tym będziemy sobie rozmawiać w przyszłości, teraz nie przedłużam, bo powolutku robi się ciemno, a ja jeszcze mam kawałek drogi gdzieś tam przez gęste lasy pełne wilków. Także dzięki wielkiej ekipa za dzisiaj, połamaniaki, ja i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.